Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii. Magii. Tak, dostałem maila, po którym wiedziałem, że coś się będzie działo, bo mail od GF-a brzmiał więcej kari, jesteś na serwie, to mi będzie fajnie. I tak wylogowałem się u Sejfmoda w domu. Ja sobie myślę, aha, pewnie coś mi zbudowali. No niestety mi nie zbudowali, za to przyszedł GF z Janakiem i naspawnowali mi wściekłą ilość kurcząt, które trochę zadeptały mi upraw, to raz. Tak, jest ich teraz ogólnie pełno w okolicy i się tak zastanawiam, bo muszę je wytępić. Na szczęście łopata jest jak najbardziej dobrym środkiem do tego celu. Niestety będę musiał odrobinkę uważać w momencie, kiedy zachcę te kury masakrować, w momencie, kiedy nie będę na czymś twardym, bo właśnie sobie wykopałem dziurę pod podłogą. Może użyję miecza za chwilę, prawdopodobnie, bo nie powiem, to ilość entities w postaci jajego jeszcze meteoryk mi spadł i zrobił dziurę do starego portalu. Fajnie by było, jakby jeszcze drzwi zamknęli. A, zepsuli płytkę naciskową, wszystkie kurczaki się wysypały oczywiście. Ilość kur, które tu biegają, ilość entities, które powstawały. Jaje, tak. To jest bardzo ciekawe. Troszkę się odbiła na w zasobach dla serwera, bo widziałem, jak te wykresy świrują. Tak, niezły kurnik Jadek i GF. No cóż, to troszkę woła o zemstę. Ja tak, moje zdanie na temat takich, takich niewybrednych żarcików było ogólnie znane od jakiegoś czasu, że to jest po pierwsze troszkę strata czasu i w ogóle, i również jest to później uciążliwe do posprzątania i tak dalej, i tak dalej. No, ale jakby to było na przykład coś takiego, po czym ja miałbym banana na gębie, to może bym to jakoś, że tak powiem, wybaczył i przeszedł na tym do porządku dziennego. Nie żeby coś, Janek już mnie poprzednim razem, w poprzednim sezonie Mistrzów Minecrafta i Magii, chyba z Darkiem do spółki, też mnie sprankowali, montując mi w domu syreny przemysłowe, które były non-stop. Na szczęście byłem w stanie je jakoś szybko namierzyć, bo wtedy już miałem Gravi Jetpacka, czy tej Gravi Chestplate'a, który mi pozwalał latać i dzięki temu lataniu było mi po prostu łatwiej, bo tak sobie przelatywałem z miejsca na miejsce i słuchałem, w którym miejscu te syreny przestają wyć, czyli wtedy to oznaczało, że się od nich oddalam. Jak było głośniej, to było wiadomo bliżej. No i tak przelatując sobie z lewa na prawo przez moją wieżę maga, byłem w stanie stwierdzić, że no to ta syrena musi być gdzieś w tym miejscu. No i tam oczywiście one były poupychane pod podłogą, za ścianą, nad tymi takimi fajnymi runami. Jacuzzi dla kurczaków. Pod tymi takimi fajnymi runami, co to ja sobie zrobiłem w głównym pomieszczeniu. I strasznie od tamtej pory żałuję, że nie ma Minecrafta, że nie wyszła wersja już kompatybilna z późniejszymi, no, z późniejszymi Minecraftami. Zwłaszcza w tej chwili na, co my tu mamy, 1.64, tak? No, niestety, Minecraft poległ z jakiegoś powodu. Kurczaki mają tendencję do włożenia na meble, na górę. Więc ja myślę, że w tej chwili będę musiał pomyśleć nad jakąś formą zemsty. Ja zgaduję, że kurczaki u mnie w domu to takie trochę nawiązanie do zbliżających się świąt wielkanocnych. I ja myślę, że też coś mi chodzi po głowie już też od jakiegoś czasu. Zastanawiałem się, czy to zrobić, ale nie miałem motywacji. Stwierdziłem, że nie było sensu, bo to będzie trudne do zrobienia i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym momencie, w świetle zaistniałych okoliczności, no to kurę będzie ciężko ze ściany wyciągnąć, zaraz ją trzeba, chyba siekierę ją wyrąbię. O ty kurcze! O, ja wam dam. Nie, no to już jest. O! Nie. To był zamach. To było użycie techniki w własnych celach. W ogóle co to jest? I co to jest to? To jest. No to ja wam dam. Teraz to już naprawdę bez litości. Ale i ten dakt, i darmowy Ender Chest się zawsze przyda.
i litości nie będzie. Tak. I zrobimy to w ten sposób. Ja w tej chwili posprzątam, bo to mi chwilę zajmie. Zostało jeszcze 20 minut tego odcinka. Później jeszcze coś zrobimy po tym, jak to posprzątam, a potem na koniec będzie. Będzie. O, żeż kurde. A potem będzie zemsta. I zemsta będzie słodka. Wszystko spróbujmy zupełnie. Może. Trzeba dłużej poczekać. Ogólnie chciałem, o, zrobić właśnie coś, coś takiego, że w tej chwili w przypadku, kiedy coś robimy w Crucible, nie musimy go non-stop zaopatrywać w wodę. W tej chwili wygląda to tak, że wystarczy, że raz na jakiś czas będziemy dolewali. Nie musimy już uzupełniać tej wody tak bardzo w takim stopniu, w jakim było to robione do tej pory. No niestety tylko, nie podoba mi się aż tak prędkość, z którą się to napełnia. No niestety w tej chwili to nie, na razie nic nie poradzimy, musimy coś z tym zrobić. Teraz by się przydało jeszcze sprokurować jakieś schody. Niestety tutaj może się pojawić zdecydowanie problem. Zobaczcie, o czym myślę. Powiedzmy, że schodek znajdzie się tu. Kolejny oczywiście musiałby się znaleźć tu. No i w tej chwili mamy coś jest nie tak, jest problem. Podobnie byłoby z tej strony, chociaż może trochę mniej. Tak, tylko no, przeszkadzają nam te nasze narożne graty. Dlatego pomyślałem, że w takich narożnikach, powiedziałbym, no a dobra, zresztą powiedziałbym, bezpośrednich, tutaj nie będzie się znajdowało nic. Żeby piętro nie odróżniało się od całej reszty budynku, chciałbym zrobić to w ten oto sposób. I do tego jeszcze musimy tutaj też wprowadzić kilka zmian. Patrzę na zegarek, żeby nie przeciągać za bardzo części, na którą wszyscy czekacie, aczkolwiek podejrzewam, że i tak wszyscy już przywinęliście do tej pory, więc tak, co by tutaj z tym fantem zrobić, aby to jakoś upiększyć, żeby się nie odróżniało od reszty. Aha, tak. Dobra, zobaczmy, co jestem w stanie zrobić w tej chwili. Tu na środku to wyrąbiemy, bo przeszkadza, psuje nam symetrię tak naprawdę. Również w tym miejscu za daleko wyciąłem to wszystko. Nie jestem wcale pewien, ile to mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk. Czy jesteśmy w stanie zrobić z tym coś takiego? O, dobra, zobaczmy. Następnie tu i następnie tu i skończyłyby się schodki. Na szczęście mamy jeszcze trochę drewna, z którego możemy zrobić więcej. Również będę chyba musiał pomyśleć niedługo o jakimś tartaku. I zobaczmy, jak to się teraz będzie tutaj wszystko komponowało ze sobą. No to no, ja nie wskakuję na to. To tak, to wygląda źle. To jest trochę kaszaniaste, niewiele z tym możemy poradzić. Zresztą tutaj podobnie. Tu możemy tylko zrobić o coś takiego. Dodatkowo, jeśli chodzi o tutaj taki aspekt dekoracyjny, obawiam się, że w tym miejscu też będę to musiał w tej chwili takie zostawić, ponieważ cokolwiek tu nie wsadzę, czy by to nie były na przykład schodki, tak? No zobaczcie, to wygląda źle, bo jest samo takie. No, a tu mógłbym zrobić to odrobinę lepiej. Kociołek. Tu może by to wyglądało lepiej. Trochę. Ups, to moja wina. I tak musimy pamiętać o tym, że nie będziemy. Coś gdzieś postawiłem. Zastawiłem się schodkami. No wiecie co? Dobra, wyłączmy tą wajlę. Mi zamula. Dobra, tutaj tak. Tu, wiecie co? Te dwa klocki tutaj chyba zrobimy dokładnie to samo, co z tamtej strony. I teraz to wygląda przyzwoicie.
nie odcięliśmy sobie dojścia do naszych sprzętów, czyli do Crucible, w którym będziemy robili cokolwiek. Jeszcze będę musiał pomyśleć nad drzwiczkami do wejścia i być może dostawić trochę więcej tych jakby z akumulatorów, bo coś tej wody tutaj mało. Będę musiał poobserwować, czy on się jakoś trochę szybciej napełni. Ja wiem, że on ma strasznie niską prędkość w momencie, kiedy nie podłączymy go do wiecznego źródełka. Jednak ja nie chciałbym go w tej chwili tam oblewać wodą z powodu takiego, że pod tymi czarnymi dachami, na których on tam z tamtej strony stoi, mamy niestety z drugiej strony już sufit w naszym pomieszczeniu. I to niestety mogłoby się nie najlepiej niestety skomponować. Również w tej chwili żadnej symetrii na tym piętrze nie zamierzam wprowadzić z powodu tego, że od początku ono nie było przewidziane pod tam crafta, dlatego jest to głównie tutaj taka improwizacja i skończyły mi się dechy. Być logów. Mógłbym tutaj zrobić jakąś taką kreskę i zejście, ale tak naprawdę po co? Myślę, że w następnym razem już coś skraftuję, ponieważ zanim się za to kraftowanie tutaj na Towncrafcie wezmę. Gdzie lezie? Co, jakie tu aspekty się kręcą? Nie wiem. Będę musiał sprawdzić. Zanim się wezmę za jakieś kraftowanie, muszę jeszcze trochę więcej tych aspektów tutaj nazbierać. Mamy na razie tylko takie podstawowe, które miałem szybko pod ręką. Będę musiał takich trochę bardziej zaawansowanych, jak Machina na przykład, albo tego takiego Permutatio, albo... Tak, albo coś w tym stylu. Nazbierać, bo w tej chwili z tego, co mam, nie jestem w stanie zbyt wiele skraftować. Nitor mógłbym skraftować, gdyby się pozwalało na coś takiego właśnie zrobić na tym stole, ale do skraftowania nitoru potrzebny jest Crucible. I tak, bo to jest taka najprostsza alchemia. Tutaj dopiero będę mógł skraftować na przykład różdżki o lepszej jakości niż te, które posiadam do tej pory. A teraz długo oczekiwany ciąg dalszy programu. Czas przystąpić do zemsty. Nie wiem, czy mi się uda, bo mamy raptem, w zależności od tego, czy się zdecyduje na wywalenie materiału dotyczącego Towncrafta, ale chyba go jednak wyrzucę, na akt zemsty. Tak, jako że nadchodzą święta i tak dalej, to jeszcze oczywiście musimy napełnić sobie wiadro jedno wodą. Co prawda bardziej... W tej chwili cały ten joke z mojej strony jest ukierunkowany na dzień po świętach, czyli na lany poniedziałek, czyli będziemy lali wodę. Tak, jako że mój dom zamienił się w kurnik, no to myślę, że w tej chwili zrobimy u Janaka i u GF-a akwarium, jako że nie jestem pewien, kto tak naprawdę, że tak powiem, mnie tak załatwił z tymi kurczakami, czyli to był pomysł. Podpisany był GFN Janak, więc no cóż, obydwaj dostaną porówno. Tak, niestety w tej chwili mój plan obejmuje pewne modyfikacje, gdyż ponieważ nie mogę od tak po prostu zacząć zalewać wszystkiego wodą z powodu takiego, że blok, którego chcę użyć, czyli przysłowiowy floodgate z Buildcrafta, niestety ma to do siebie, że będzie pompował wodę do dowolnej przestrzeni, tak naprawdę, w której się znajdzie, aż do momentu, kiedy płyn dosięgnie do bloku bezpośrednio. Czyli w tej chwili muszę się skoncentrować nad zabezpieczeniem tutaj wszystkich otworów, które znajdę, po to, aby nie po prostu zabić serwera za chwilę, nie zrobić wielkiego potopu. Mam oczywiście zrobiony backup, żeby nie było, jakby coś nie wyszło, jak najbardziej. Więc mam nadzieję, że uda mi się wszystko zrealizować w miarę szybko, w miarę sprawnie, zanim ktoś się pojawi i zostanę zdemaskowany. Aczkolwiek nie przewiduję, przynajmniej na razie. Kto wie, może jednak ktoś wejdzie. Sam proces
tego uszczelniania będzie nudne i nieciekawe, bo to będzie głównie z mojej strony szukanie wszystkich po kolei otworów montażowych, jakichś wyjść, jakichś głównie okien, dziur, no i tego typu drzwi. Wiem, że tutaj jeszcze jest u Janaka dziura, ale nie muszę jej, a może je muszę. To tak, just in case. A, bo to są półbloki. Tak, to są płytki, czyli tutaj myślę, one zajmują ten kwadrat, czyli tędy woda nie wypłynie, jakby coś, więc tak, mam taką nadzieję. Tak czy inaczej, będę musiał monitorować całą sytuację. A tu mu się jakiś tent zebrał pod sufitem. Dobrze, będzie ciekawie. Tu zrobione, tu jest okno, tędy woda nie ucieknie. Tu jestem. Muszę zabezpieczyć małym okienkiem tory kolejki, bo w przeciwnym wypadku niestety się wszystko zaleje tam na dole. I tory ulegną zniszczeniu, więc tak, to tu. No właśnie, to jest takie miejsce jeszcze newralgiczne. No też chciałbym do minimum ograniczyć wpływ gryfu. Niestety nie ma siły. Czy zalewać mu laboratorium pszczelarza? Nie, nie będę niszczył ścian. Niestety woda się nie wleje do środka, ale to trudno. Co by z tym zrobić? Co by z tym zrobić? No dobra, powiedzmy, że jeszcze muszę zdemontować całą tą barierkę. Tutaj będzie trochę triki. Tutaj trzeba zrobić takie niemalże totalne akwarium. Więc to sobie będziesz musiał, Janek, dostawić, ewentualnie zostawić to, co ja tutaj postawię. Będziesz miał duże okno. Ciekawe jeszcze, czy mógłbym na przykład napuścić mu kałamarnic. Tak, to mogłoby być ciekawe zjawisko, wbrew pozorom. Jednak na obecną chwilę jakoś tak, nie mam za bardzo spawnera. To po pierwsze. Po drugie. Zrobimy artystycznie, żeby to było ładnie. Tak. Tak. Cały daszek ze szkła również. Nie chciałbym, aby się zaczęły jakieś mobki spawnować, żeby nie było, że zaraz jesteśmy tutaj gospodarzami i zaczynamy gościć creepera na tym całym szkle. To by było totalnie niefajnie. I wiecie co? I tak myślę, że przez chwilę ja to będę sobie, tu za daleko, będę sobie tutaj w ciszy i spokoju to wszystko uszczelniał. Wrócę do Was za moment, kiedy już znajdziemy wszystkie otwory i we wszystkie coś wstawimy, aby nie było później jakiejś kaszany, że mamy wielki potop na serwerze i woda do kratki numer tam 91 albo jeszcze lepiej. Najgorsze jest to, że kurczę, tak, znowu mi się nie nagrała ścieżka audio do ponad 10 minut nagrania. Więc postaram się tutaj dominować na bieżąco cały ekran. Okazało się, że niestety po uszczelnieniu już wszystkich tych okien tutaj u Janaka, niestety zapomniałem wziąć od siebie z domu głównego bohatera całej akcji, czyli pompy, która będzie napełniała wodą wszystko, co się da, czyli chałupę. Niestety nie jestem w stanie kopnąć się do mojego zdalnego zamawiania, bo cała pompa nie znajduje się w systemie logistycznym, tylko właśnie tutaj w tym czasie, który jest w ogóle poza i w ogóle, bo to był bardzo tajny projekt, nie chciałem, żeby ktoś go zobaczył. Przy okazji, cholerne drzwi.
Tak, trochę to jest denerwujące. Przy okazji również okazało się, że prawdopodobnie kilka rzeczy w domku może nie przeżyć całego zamieszania. To, że dźwignie i pochodnie, no to niestety tutaj tyle nie przeskoczę, to trzeba będzie poświęcić. Prawdopodobnie również kaktusy w doniczkach polegną, a świeczki to na pewno. Dlatego świeczki postanowiłem się zebrać na szybciutko, bo jednak, żeby je zrobić, trzeba trochę tego tam crafta no, pomęczyć, to trzeba Magic Tallow, jakieś aspekty, no nie chciałbym na jakieś dodatkowe specjalne koszty jaka narażyć, więc mu to po prostu tutaj rzucę do skrzynki. I dodatkowo tak, tu już jest zabezpieczone wszystko, tam jest zabezpieczone, tutaj jest okno, więc myślę, że jesteśmy gotowi. Tak, po prawdzie, no tak, trochę szkoda tych aktusów, bo ja będę sobie musiał postawić nowe. Tak, po prawdzie jeszcze mogłem zrobić inny numer, mogłem zamiast szkła w oknach postawić lód. Teraz dopiero spłynęło to na mnie po fakcie i wtedy nie byłoby widać, że jest woda w środku. Dobra, wybijamy dziurkę tutaj w suficie, aby woda mogła spokojnie spływać na piętro niżej i w to miejsce wstawiamy sobie pompę właśnie w ten sposób. Następnie musimy zaopatrywać ją w wodę. W tym przypadku musimy przygotować sobie wieczne źródełko, najniższy śnieg po bokach i ustawiamy akumulator nad pompą. Następnie zalewamy go wodą, tak aby tworzyło się wieczne źródełko, żeby wydajność tego urządzenia z Thermal Expansion było zdecydowanie większe. Ja mogłem to zrobić na odwrót, najpierw wylać wodę, później postawić akusa, ale ta wiaderka zdąży napełnić. W tej chwili już najwyraźniej pompa działa. Widać, że wszystko zaczyna spływać. Powoli się to będzie napełniało. Zaleta jest tego taka, że ten blok tworzy, jeju, jak to się nazywa? Tworzy bloki źródłowe wody, a nie płynącą wodę, czyli w momencie, kiedy już to napełnimy, nie będziemy mieli laga. Chodźmy stąd, zanim się tutaj wszystko utopi. Bo jak nie mam niestety ze sobą skafandra do pływania, więc byłby problem. Następny na liście jest domek Gefa. Tutaj będzie troszkę łatwiej, ponieważ nie ma on aż takich otwartych przestrzeni. Raptem tylko kilka tam tutaj jakieś drzwi w ścianie, gdzieś przez te schodki nic nie przeleci. Tutaj jest dobrze, tu jest szczelnie. To okno też wygląda w porządku. Tutaj jest dająca dziurę podłoga. Tu jest jedno okno, z tego co widzę. Szybko je załatamy glass pane'em, żeby nie było, bo być może ta dziurka miała być taka artystyczna. Ja tu wszystko wszędzie obejrzałem, już chyba nie ma więcej otworów, które by woda mogłaby uciekać, jednak również zabezpieczam tutaj kilka rzeczy, które może nie przetrwać tego, jak na przykład te niestandardowe kwiatki, tutaj będą sobie mieszkały w tej skrzyni. Co by tu jeszcze? Tak. W pierwszej chwili chciałem zrobić tak, że w ogóle cała ta pompa wody będzie ukryta pod podłogą. Niestety się okazało, że ona działa na takiej zasadzie, że pompuje do poziomu, na którym się znajduje, nie wyżej. No i niestety tak. Tutaj jest kącik tamcraftowy i wiecie, coś mnie tak się te nody. Ja nie jestem pewien, czy one też nie ulegają zniszczeniu w momencie, kiedy zostaną zalane. Na wszelki wypadek, chodźmy szybciutko, jeszcze musimy wrócić do Janaka, zabezpieczyć jego nody, jego kącik tam kraftowy, bo w przypadku niego to już będzie po prostu kosmos. Najpierw sobie jeszcze napełnijmy wiadra z wodą. I teraz pytanie. Tak, co ja tak naprawdę chciałem tutaj robić? Pamiętam, że miałem wątpliwości,
No dobra, teraz jednak polecimy do Janaka. Dokładnie, to dubbing taki, haha, już tutaj się woda napełniła. Dubbing niestety taki po fakcie, może trzeba się liczyć z tym, że w którymś momencie jednak coś się rozjedzie i nie będzie to dobrze wyglądało i tak dalej. Też nie jestem w dalszym ciągu pewien, czy się nie zaleją monitorowe światełka, ale przede wszystkim chcę zabezpieczyć te wszystkie tutaj nody na wypadek, gdyby się jednak okazało, że one jednak ulegają zniszczeniu pod wodą. Gdyby tak się stało, no to niestety tutaj byłoby na mnie, musiałbym mu te wszystkie nody pozbierać, ponaprawiać, poddawać i tego nie chcemy. Za dużo roboty i problemów. Bądź co bądź, trzeba w jak największym stopniu ograniczać ewentualny gryf, który mógłby powstać w trakcie takiej no, akcji. O ile pochodnie i dźwignie, to tam pikuś, to jest tanie, to można zrobić, w 3 sekundy przyczepić z powrotem, no to niestety node in the jar to już jest wyższa szkoła jazdy. Trzeba ją po pierwsze odkryć. U mnie chyba już ten research jest, więc byłbym w stanie to zrobić, ale mimo wszystko zobaczcie, ile tych nodów tutaj Janek już sobie zgromadził i wszystkie są bardzo potrzebne do ładowania jego różdżek. Dobra, obrazki się nie niszczą, liście się nie niszczą, woda się leje. Dobra, możemy wrócić sobie tutaj w tej chwili do GF-a i dokończyć, tu już widzicie się powoli zaczyna napełniać, już jest pełno source bloków. Mam nadzieję, że działa jeszcze bramka. Nie, nie działa. No tak, czyli w momencie, kiedy się wleje woda do tego całego Ars Magikowego portalu, no to niestety jest problem. I wiecie co, teraz jak o tym myślę, to chyba jednak chcemy zabezpieczyć ten portal w całości, żeby w ogóle tam można było wejść i wyjść później, bo powiedzmy, że ktoś wskoczy portalem i się od razu utopi. No niestety, arsbagigowe portale są kapryśne, więc zabezpieczymy go tak trochę szkłem, aby nic się nie wlało i myślę, że dobra, tyle wystarczy. Możemy lecieć dalej z powrotem do GF-a, topić jego chałupę. Również coraz bardziej mi zaczyna wkurzać deszcz. To jest po prostu nierealne, żeby on tak często padał. Wracajmy do uszczelniania. W tej chwili tutaj na dole wydaje mi się, że już wszystko znalazłem. Nie będzie żadnych problemów. Tutaj owszem, trochę się wleje pod podłogę, ale nie powinno to mieć żadnego wpływu. Zabezpieczmy jego kącik w tej chwili traukraftowy. Dobrze, że on ma tylko 3 nody, nie więcej. Ustawimy tutaj taką ładną piramidkę. Będą bezpieczne. No i torowe lampki. Zobaczymy w efekcie. Bardzo jestem ciekawy. W sumie paru rzeczy nie sprawdziłem, czy będzie tonąć. Tutaj znajdowało się paliwo, którego chciałem w pierwszej kolejności użyć do zatopienia piwnicy GFA. Niestety jego... A, to jest spawner, ale tu się nie poleje, bo jest drabina, ona blokuje wodę. Jego paliwo, książki też się nie utopią. Okej, to chyba możemy wracać. Chciałem... Nie, tam jest rura. Chciałem, żeby właśnie użyć tego paliwa, bo on tam miał 2 miliony wiaderek. Znaczy, 2 miliony 700. To jest 27 tysięcy source bloków, jakoś tak. Włączmy ten deszcz w diabły. Jest, udało się. Przynajmniej tak twierdzi konsola, no ale deszcz ciągle pada. Tak, super są te drzwi i przez nie nie będzie się wylewała woda. Mimo wszystko można przechodzić. Ale teraz tak, postawmy się diabłem na dach, bo chcemy, żeby to wszystko było zalane od góry do dołu. Czy tutaj będzie dach pełen, czy z półpłytek? Nie pamiętam, jak to jest zrobione. A, dobra, jest. Pełen albo przynajmniej z odwróconych półpłytek, więc najpierw musimy ogrodzić sobie miejsce, w którym będzie zbierała się woda. Wybijamy dziurę, ustawiamy naszą pompę. Tak, to sobie jednak odwrócone półpłytki, więc to nie ma znaczenia, czy będzie pod czy nad. Najpierw tym razem dla odmiany wylejemy wodę i dopiero później postawimy akwus akumulatora po to, żeby sobie napełnić wiaderka w tym, co tu powstało, wieczne źródełko. I to będzie wszystko i w tej chwili już zaczynamy pompować do środka.
Tak, oczywiście zgodnie z zasadą, najpierw zacznie się napełniać wszystko w piwnicy. No i w tej chwili właściwie co? Teraz nie pozostaje mi nic innego, tylko siedzieć na serwerze przez około 2 godziny i monitorować całą zaistniałą sytuację, żeby nie było tak, że na przykład przegapiłem jakąś gdzieś tam dziurę w ścianie i się ta woda zacznie wylewać i topimy całą okolicę, cały serwer i w ogóle. Na szczęście jakby coś, to mam backup kręcony. Więc w ostateczności się go po prostu przywróci. W tej chwili jest cały, właściwie ponad tydzień po tej całej akcji, kiedy widzicie ten odcinek, więc myślę, że już można postawić tabliczkę, gdzie te znaczki, moja torba, całą tabliczkę, która będzie, że tak powiem, mówiła o tej akcji, a że dzisiaj mamy lany poniedziałek, no to podpiszemy to jakoś ciekawie, może śmigus dyngus. O, śmigus dyngus. Ha! Okej. Okay. No, myślę, że chłopaki tym razem docenią kawał. Nie jest to może stado walających się kurczaków, ale jak na pierwszy raz z mojej strony, myślę, całkowicie wystarczy. No i co? No i myślę, że w tym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii to już będzie wszystko. W bardzo mokrym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!